Tomaszu. Dzień dobry, witam kolego strategacy cywilizacji. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy naszych widzów w kolejnym odcineczku. Gramy Cywilizację Piątą. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka przedwczoraj, polecamy sprawdzić, bo tam wytłumaczyliśmy dużo podstaw. Jeżeli cywilizację kojarzycie, no to już widzicie, co się dzieje. A jak nie kojarzycie, no to tam gros tych podstawowych mechanik żeśmy wytłumaczyli. Także zapraszamy. Mniej więcej. Także zapraszamy. Dokładnie, tak? Gramy tak, Tomek gra Aztekami, ja gram Brytolami. No i co? I próbujemy podbić świat. I co dzisiaj będziemy robili, Tomku? To samo, co każdej nocy. Spróbujemy nie być gałganami głupimi i nie zepsuć wszystkiego, co się da. Tak, bo to też dodajmy, Ignacy grał troszkę w cywilizację, ja nie grałem w ogóle. W związku z tym wyglądać to może dosyć gałgańsko dla osób, które coś tam kojarzą gierkę, natomiast no, będziemy dokładać wszelakich starań, żeby było to dla was do oglądania przyjemne. Żeby i to aż tak gałgańskie nie było, jak tylko można. Dobrze, powiedz mi, przyjacielu, czy jeżeli barbarzyńska jednostka dzikusów nadciąga na moje drugie miasto, to co oni mogą mi zrobić i czy cokolwiek. Jeżeli mogą masz mi zbudowane ulepszenie, to mogą ci je splądrować, oni wtedy ci to nie możesz, nie używasz tego ulepszenia, ale poza tym mogą ci atakować miasto, najpewniej połamią na nim zęby. Aha, dobra, czyli generalnie nie ma co się martwić za bardzo, rozumiem. No, za specjalnie bym się nie frapował tym jakoś. Dobrze, rozumiem. Jakaś jednostka bez rozkazów? A nie, nie mogę więcej rozkazów przydzielić, jaka jednostka niby. A poczekaj, są jacyś robotnicy, ale ja im tu coś, poczekaj, robotnikom kazałem zbudować coś. I chyba no, skończyli. Oni budują, oni troszkę im tur zajmie, wiesz? Oni teraz skończyli, ale dopiero jakby w następnej turze mogą coś zrobić, wiesz? Aha, dobrze, rozumiem. To tak działa, że jakby 10 tur, to musi 10 turę jakby kończy stojąc w miejscu. Już jakby pole działa, ale on jakby dopiero kończył pracę, więc tam stoi. Jakby dobrze, taki rozumiem. Jest, taka jest mechanika. W porządku. Właśnie Persów spotkałem, powiem ci, perskie oko, więc już jest dobrze. Dobra, i jeszcze jedna bez rozkazów, jak pójdziesz tu. Aha, tu kalendarzyk jest potrzebny. Dobra, to tutaj nic nie zrobię, to skoczcie sobie tu, robotnicy. Dobra, i tam będziecie szli dalej, super. Kolejne jeszcze nacje znalazłeś? No to ty masz Persów, gęściutko tak. Tam. Bardzo. Bardzo. Więc jestem, jak domyślasz się, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że no. Będę musiał się pewnie pizgać ze wszystkimi cywilizacjami. Nie, to jest Rzym, a nie Mongo. To jestem obok Rzymu, o nie, o nie, o nie. Dobra. Gdzie skąd pochodzi Chingis Khan? To będzie bardzo ciasna gra, powiem ci. Tak, no u mnie tu jest taka wysepka spokojna, bo tak, tu sobie jakichś barbarzyńców rozklepałem tymi jaguarami, więc na luzaku tam od góry próbują iść, ale zaraz ich idę naklepać na głupie ryje. Tu sobie miasto rozwijam generalnie, dookoła pomalutku, drugie miasto sobie rozwijam, tu mi zaraz włócznicy wyjdą, kalendarz ich się buduje, żeby się dalej rozbudowywać, tu. No i co, no ja idę przez Monako w takim razie, zobaczę, czy z tej wyspy będę mógł wyjść na piechotę, a jak nie, no to statki i płynę ci tam pomagać, nie, żeby po prostu... Wiesz co, no to też musisz się rozwijać, pamiętaj, że obydwaj mamy w sumie wspólną, mamy naukę, więc w gruncie rzeczy działa to dobrze. Masz fajnie, bo będziesz mógł faktycznie kilka tych miast sobie zbudować, nawet po lewej stronie widzę, że masz fajne miasto. Jak tak. Zbudujesz sobie miasto przy górze, to tam jakby nic nie możesz pracować, ale daje ci to możliwość zbudowy obserwatorium potem, wiesz? Okej. Bardzo przydatny budynek. I na górze też chyba, jeżeli zbuduję miasto, to one je dużo trudniej zdobyć, prawda? Nie, ja mówię przy górze, czyli tej skale takiej, nie wiem, czy widzisz, jak jest góra napisana. Na przykład na dole obok tych jeleni masz. A, stronę. Dobrze, widzę, faktycznie, no. Tam one są nieprzekraczalne, generalnie góry, i plus właśnie dają ci taką możliwość. A tak, a miasta na wzgórzu chyba mają troszeczkę zwiększoną obronę, to na pewno. Plus masz startowo więcej chyba, produkujesz chyba dwa młotki na początku dzięki temu. Super. Czy kalendarz odkrywaliśmy, czy nie? Ja badam, ja kończę, za trzy tury będzie. Mhm, dobra, to wiesz co, ja zaczekam sobie w takim razie i sobie zrobię jeszcze jedną farmę. Dopytam, mam możliwość awansu jaguarów, tylko powiedz mi proszę, czy bardziej się sprawdzi 20% podczas walki w trudnym terenie, czy raczej na otwartym? Patrzysz sobie na mapę, na swoje okolice i patrzysz, czy więcej jest wzgórz, lasów, czy płaskiego. Na ten moment widać, że płaskiego, ale płaskiego. Chyba generalnie, raczej in general, bardziej przydaje się trudny teren, trudny. Bo częściej no, widzę, jednak wszystko walczy się w trudnym. Mhm, dobra. No to wezmę to sobie. To chyba tyle. Ode mnie już zobaczymy, co będzie. Dobra, poczekaj sobie tak. Jaguarów przenoszę tam na północ. Dobra, tu mi się włócznicy zrobili, więc z nimi też już idę do góry. Muszę jeszcze produkcję wybrać. Przepraszam, że u mnie to tak pomalutku sobie trwa, no ale... Wiadomka. Wiesz jak jest? Dobra, jednostka bez rozkazów. Robotnicy. Dobra, robotnicy niech budują sobie farmę. Drudzy robotnicy... Nie, kto jest jeszcze bez rozkazów niby? Kliknij bez... sobie, to ci powinno wskazać. Aha, to byli zwiadowcy, nie włócznicy. No dobra, a oni mieli iść na południe. Dobra, to zepsułem, no, nieważne. Dobrze, nic się nie stało. Spokojnie, damy radę. Próbuję znaleźć tego Chingis Khana całego. O, znalazłem kolejny obóz barbarzyńców. Nawet dwa, oni mają już włóczników, tu jest jakieś wino na dole. Pytanie, co ten Rzym będzie chciał robić, jak on będzie agresywnie grał. To jest...
W gruncie rzeczy pytanie za 150 punktów. Z barbarzyńców gdzie? Ach, tu dobrze. Odkryliśmy pismo, kolego. Odkryliśmy pismo. A co nam daje pismo? Budowę biblioteki. Bardzo przydatny budynek. Okej, okay, super. O nie, pojawiło się dużo opcji, których nie rozumiem. Mam 4 budynki, 3 cuda mogę budować i jeszcze więcej jednostek. Wiesz co, no poprzyglądaj się każdemu. One tam najczęściej dają. Biblioteka jest zwykle dobrym strzałem. Spichlerz jest zwykle dobrym strzałem. Pomnik, może jakaś jednostka do walki. Widziałem, że miałeś tam włócznika. Takie rzeczy są zwykle ciężko na tym wyjść źle. O tak powiem. Okej, okay, rozumiem. Spichlerz, każde źródło pszenicy, bananu otrzymuje plus 1 do produkcji. No dobra, to tak. Tomku, tylko dopytam, bo ja niestety nie mam podglądu. Ty tam będziesz śledził czas? Tak, jak najbardziej. Mamy 6 minutę teraz, także o, na spokojnie zupełnie. Dobra, to świat i ludzie. Dobrze. A, tutaj dostałem robotników, nie wiem czemu, ale to miło, że dostałem. Uczę się pomocy. Dobra, owce, tu pójdźcie. Bardzo przydatne jest to, że tutaj pokazuje, że jakaś jednostka nie ma rozkazów. To jakby takiemu nowicjuszowi jak ja na początku bardzo, bardzo pomaga. To nie tylko nowicjuszowi, to jest in general, to jest po prostu generalnie przydatna opcja, wiesz? Bo to dla każdego jest istotne, że po prostu te jednostki nie zostawały tam. No pamiętam, że to była zmora w poprzednich cywilizacjach, że często po prostu miałem jednostki, które gdzieś tam stały po prostu w miejscu i nic nie robiły, wiesz, przez bardzo długo. Więc to był spory mój problem. Oj, tu będzie bardzo przydatne. Czy coś mogę kupić ciekawego? Zwiadowcy, gdzie są? Na południe. Tu to, tam, tu się buduje, tu się... Rzym mnie lubi. No, będziemy mieli kalendarzyk w następnej... No dobrze, to ja ten raport się będę z niego śmiali. A nie, to był tatuażyk, przepraszam. Sentino tatuażyk, tak? Jakoś się bardzo śmiali. Z rapera takiego? Tak. Z jego kawałka, który potem mu chyba usunęli. Tam była jakaś historia, że on pojechał do Niemiec, tam taką polską, niemiecką płytę chyba robił. I niemiecka wytwórnia mu to zdejmowała, oni się jakoś kłócili. Już coś pamiętam. No, była taka sytuacja, ale co to za łeb był, to nawet nie przypomnę sobie, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze jedna fajna lokacja na miasto. Ucznictwo się przydaje? Tak, bo pozwala robić łuczników, którzy są bardzo dobrą jednostką w obronie. Super. Plus tutaj jest taka mechanika, że dużo bardziej opłaca się jednak walczyć jednostkami dystansowymi, bo wtedy nie dostajesz obrażeń w walce, bo generalnie w walce jest tak, że raczej dostajecie obrażenia we dwóch, jeżeli bijecie się wręcz. A łucznicy, działa, artylerię i jakby wszystko, co gdzieś tam wali na dystansie, najczęściej pozwala wygrywać w bitwy bez strat. Rozumiem, w dużej super. Mierze. Co czyni z nich bardzo przydatne rzeczy. Super, dobra, kończę turę w takim Więc razie. Tutaj w tej części spory balans jest jednak przesunięty na rzecz łuczników, w którym doszła ta mechanika ataku takiego dystansowego, którego nie było w czwartej cywilizacji. W czwartej cywilizacji po prostu łucznik bił się tak samo wręcz, jak jednostka walki. Że też odnosił straty zawsze, nie? Tak, dokładnie tak. Po prostu miał tam bonusy w obronie i tyle. Taka była jedyna różnica. Dobra, tak. Plantację chcę zrobić czy coś innego, może ten kamień robimy. O dobra, okej. Okay. No te tury idą w miarę szybko, nie wiem jak tam u ciebie, ale teraz idzie naprawdę bardzo sprawnie. Ja jeszcze jestem bardzo skupiony, też i mało gadam w związku z tym, więc tylko ci przytakuję, jak coś mówisz, nawet nie wiem czy słusznie, ale powiem ci tak, tutaj na dole jestem przy Monako, ty i czy ono nie jest zjechane przez kogoś, ma taki ten pasek, rzuć okiem proszę u mnie. Już patrzę. Zobacz, ma ten pasek. Nie, pewnie jest obrażony na ciebie, bo do nich wszedłeś na ziemię. To jest pasek racji, jeżeli sobie kliknie z nimi, to powinno ci się pojawić. No to co, będą mi moich atakować? Nie, no mają samych robotników. Nie, to... na razie są po prostu wkurzeni. Zesrać się mogą. Dobra. Nie wiem, czy ty oddasz turę, czy coś? Mam jednostkę cały czas bez rozkazów i nie... A, poczekaj. Czy możemy budować kamieniołom? Nie możemy. O Jezu, nie zrobiłem murarstwa, ale jestem gałgan. No dobra, nieważne. Halo, przyjaciel? Halo, jestem, myślę, czy tam... Ale tak wyciszasz się, że po prostu się... Cały czas boję po prostu, że cię wycina, nie? Aha, nie, jest w porządku. Plus 1 do produkcji w każdym miejscu, plus 5% do produkcji w miastach wznoszących budynki. Super, Republika, no to idziemy wolnością w takim razie. Drogą wolności. Noś, kocham i rozumiem. No to jest tak, Republika jest bardzo fajna, przedstawicielstwo też jest w porządku, bo dostaje złotą erę, plus jak widzisz o 33% mniej kosztują nasze policies, wtedy kolejne. Tak, polis. Polis. Chyba ci chodziło, tak? Nie, policies to jest ustroje, tak a, ładnie ustroje, z angielskiego. Ja po prostu znam miasto państwa. Miasto nie? państwa, tak. Tak, dobra, okej. Ja po prostu dobrze znam po prostu cywilizację z pozycji gry po angielsku. Ale już z tego miejsca mogę polecić kanał. To jest taki, wiesz, że to jest w ogóle Polak, który nagrywa po angielsku, ma najpaskudniejszy akcent świata. Prawda? No, Marbozir. On gra wszystko właśnie na tych najwyższych poziomach trudności, wiesz, ale jest kozakiem nieprzeciętnym, jeżeli okej. Tak. Ciekawe. No, bardzo dobrze gra, chłopak.
Facet, bo to jest chyba dorosły facet, nie? Swoją drogą, ciekawostka właśnie w kontekście tego, pierwszy w ogóle kanał let's playowy w Polsce, pierwszy Polak nagrywający let's playe, nagrywał je po angielsku też. To był kanał Jazgod czy Jazgod, nie pamiętam jak to on chciał, żeby to czytać, ale Jazgod się pisało, czyli tam Bóg Jazzu. I faktycznie to był pierwszy Polak, on tam chyba w 2000, Jezus, nie pamiętam, 8 czy 2007 już nagrywał let's play bardzo wcześnie, jako pierwszy, rzeczywiście, aczkolwiek robił to po angielsku. Pierwszy polski kanał chyba dopiero rok po nim zaczął nagrywać. A kto był pierwszym, który jest znany? Jezus, nie pamiętam, to były czasy, naprawdę tam były Lawoskory i te Człowiek z Wyżyn, to już była tam trzecia generacja, że tak powiem, tych let's playerów. Albo nie, on był druga, ja byłem z trzeciej generacji let's playerów, ja byłem tam, gdzie te Uchaveny, nie zapominajki. Wcześniej był Człowiek z Wyżyn, Bungo, Mano Game, Jezus, te wszystkie ksywki, co dzisiaj, wiesz, no, pozapominane tak naprawdę, nie? No, nie ten YouTube. W zasadzie poza tobą i Mandziem chyba, nie? Z tych starych czasów, no, tam jeszcze z takiej starej szkoły jeszcze. Mandzio, czyli tam on wcześniej Tchawica, o Jezus, Boxdel jako Delty oczywiście, chociaż nie wiem, czy on później trochę... Delty tak bardzo szybko nagrywał? Delty, Karolek, tak wiesz, dzisiaj się możemy śmiać z jego żygania do bananów, ale no. Miał ze cztery kanały i on faktycznie wtedy jako Karolek 9.5 już kanały tłukł, nie? Tak no samo. Proszę. Dobra, możesz oddać turę, bo tak się widzę, że zagadałeś, a nie oddajesz tury. Tak, cały aczkolwiek czas będę chciał jeszcze. No dobra, to idę kolejnych włóczników tej. Idziemy agresywnie na was. Wiesz co, wiesz co, tak, agresja, agresja. Po prostu nie masz dużo przeciwników naokoło. Pomyśl, wiesz, o takich właśnie spichlerzach, o robotnikach, o rozbudowie miast, jak największej ilości zajęcia terenu. To jest zwykle na początku dosyć dobre. Okej, rozumiem. No mam tych chłopów. Zwłaszcza, że pamiętaj, że grasz na ten, że grasz też na wolności, więc te wszystkie patrz, robisz szybciej robisz o 50% stolicy z tych osadników, więc tak generalnie to bardzo się przydaje grać dosyć szybko i na szeroko. A, rozumiem. No bo ja teraz już kolejnych osadników wrzuciłem, więc za sobie trzecie miasto zakładam. Robotnicy mi tu obudowują te pola wszystkie dookoła, także jakby w moim poczuciu idzie to sprawnie ekonomia, ale pewnie się nie znam, nie? Więc no nie, ja też wydaje. Tak nie widzę do końca, jak tam u ciebie to wygląda, więc po prostu tak dlatego dopytuję. Pewnie słusznie, a u ciebie jak sytuacja? Wiesz co, no po prostu łażę i oglądam, wiesz co, na razie świat z tego, co widzisz. Po prostu będę miał bardzo, bardzo ciasną wyspę. Myślę, czy wziąć właśnie to przedstawicielstwo z tą złotą erą i czy po prostu faktycznie tą republikę, ale chyba jednak wezmę tę republikę, tak samo jak ty, pójdę troszeczkę. Dobrze, słuchaj, ja zrobiłem... ładny head start. Tak, no, ja zrobiłem zwiad za Monako i faktycznie jakby... Faktem jest, że jestem na wyspie, tak? Jedyne, co tutaj mam, to jest to Monako, które pewnie sobie rozpieprzę. I tyle z tego wyjdzie, obuduję się tu miastami, żeby ciągnąć surowce po prostu i będę pomalutku stateczki robił. Słuchaj, jak zrobimy optykę w epoce klasycznej, to będziesz mógł wtedy, jednostką będziesz musiał wrócić tylko na swoje pole na chwilkę, żeby ona dostała ten perk, ale wtedy jednostki mogą pływać po wybrzeżu. Jak super. Zobaczysz się na wodzie, to część jest wybrzeżem, a część jest oceanem. Tak. I wtedy jednostki automatycznie się okrętują i mogą pływać po wybrzeżu. Więc wtedy możesz też wybadać, czy po prostu nie masz jakiegoś wybrzeżowego połączenia do jakichś mniejszych wysepek. Bo to na przykład, jak ja mam, nie wiem, zobacz sobie u mnie jakiś York, nie? Na przykład. To miasteczko. Patrzę, no. No. I możesz, widzę, jest ta wysepka z kamieniem, do której możesz dopłynąć sobie. Dokładnie tak, bo super. To wejdzie w mój zasięg kiedyś, bo to będzie trzy pola od, więc wtedy po prostu sobie tam wysłasz robotnika i on to buduje. To tak w ramach tylko szybkiej info, że nie musisz żadnych transportowców budować, niczego takiego. Dobrze, rozumiem. O nie, dobrze, tak, kolego tłumaczacy, powiedz proszę, czym jest sieć handlowa? Sieć handlowa. Jeżeli jesteś połączony z... masz karawany, możesz je wysyłać do miast, państwa albo do innych graczy. To jest pierwsza rzecz sieci handlowej, a druga rzecz sieć handlowej, jakby ilość tych karawan jest zależna od tego, jak tam masz technologię i tak dalej. A poza tym sieć handlowa to też może w tej grze rozumieć, w polskim tłumaczeniu może być rozumiana jako podłączone surowce do sieci handlowej. Żeby połączone były ze sobą miasta surowcami, musisz mieć zbudowane drogi między nimi, albo muszą znajdować się na wybrzeżach i wtedy mogą mieć połączenie automatyczne morskie. Rozumiem, czyli muszę, generalnie drogi powinienem pobudować, tak? Tak, pomiędzy miastami to pomaga, poza tym my będziemy mieli chyba z tego naszego, jest nawet napisane, jak masz z wolności merytokrację, to masz na przykład plus jedno do zadowolenia w każdym twoim mieście i masz te takie, widzisz, trzy kropeczki połączone paseczkami, to jest właśnie za połączenie, połączonym ze stolicą i minus 5 do niezadowolenia obywateli w nieokupowanych miastach. Więc rozumiem. Jakby te połączenia są bardzo przydatne. Dobrze, bo mi wyskoczyło, plus oczywiście dają przyspieszenie. Dobrze, bo mi wyskoczyło, że jedno z moich miast chce cukru. Ze stolicy po prostu i wtedy się uciekam. Potrzebuje połączenia. Dokładnie tak. Rozumiem. O to się rozbija. Dobra, znalazłem Chingis Khan. No słuchaj, to znaczy, że jedna cywilizacja... Nie, to jest Persja. To znaczy, że jedna z cywilizacji jest podobnie jak ty pewnie gdzieś na jakichś wyspach, wiesz? Słuchaj, szarpnijmy się na optykę, wiesz, to wtedy wejdziemy w epokę klasyczną i te wszystkie rzeczy z technologii będą teraz troszkę Ja za chwileczkę murarstwo kończę w następnej turze, także możemy potem... A już się skończyło. 100% jest, a u mnie jest, że jeszcze się turę robi. Także zapewne... Zrobimy to tak,
że w następnej turze ja ruszę optykę, ty też rusz optykę i po prostu bardzo sprawnie ją sobie wtedy zbadamy, no nie? Tak, tak. Poza tym optyka właśnie da to okrętowanie i wtedy możesz zobaczyć, czy nie masz niczego nigdzie dalej, nie? Mhm, super. Nie masz jakiejś opcji, wiesz, wyprowadzenia się troszkę z tego kurwidołka, którym jest po prostu twoja wyspa na razie, nie? Dokładnie. Znaczy, z drugiej strony to nie jest nic złego, bo ja ci podkrywałem cywilizacje wszystkie, więc jeżeli mamy chyba wszystkie cywilizacje odkryte, to przede wszystkim można między sobą handlować, to jest raz. Rozmawiać, a dwa tak chyba dalej. Jest premiowana. Mhm. No właśnie, więc ja ci trochę odkryłem i ta pozycja dla ciebie będzie naprawdę bardzo przyjemna, bo chyba nie będziesz mocno atakowany. Wygodna po prostu. Temu. Tak, ja sobie pomalutku jakieś kutry, statki zacznę robić pierwsze i to sobie ruszy wtedy. Dokładnie tak powinno to zadziałać. Dobrze, w porządku. Pola mi się widzę, że kończą. Dobra, czyli mam tak, projekt badawczy, optyka. Dobrze. Tak, i 5 tur. Widzę, że jak wszedłeś, to właśnie się skróciła praca. Dokładnie, do 3 tur. W 3 tury sobie zbadamy optykę, także bardzo sympatycznie. A, wiesz co, też powinienem się chyba szarpnąć na jeszcze jednego osadnika, odnoszę wrażenie, z katanu, wiesz? Mhm. No, będzie to chyba przydatne, bo wtedy będę mógł go przeprowadzić i tu założyć jeszcze miasto jedno i trochę wyszarpać surowców jeszcze z gęby temu, Rzymowi, żeby on nie zabrał wszystkiego. Rozumiem, dobra, z barbarzyńcami niewielka wygrana, a tu jest zdecydowana wygrana, to idziemy. O kurwa, miała być zdecydowana wygrana i zginąłem. O, a trafiłeś na Dublin, patrzyłeś czy to... Dobra, nieważne. Co? Dobra, to inaczej się nie nauczysz. No tak. Nie, miałem dokładnie tą jednostkę zaznaczoną i ją wkliknąłem, łuczników miałem i ją dałem na ten i mi wyskoczyło, że zdecydowana wygrana, no to kliknąłem i sobie umarłem. No ale dobra, rozwaliłem teraz już dzikusów i tak, więc w porządku. Tak, jest Dublin przez morze faktycznie, nie? Mhm. Mam, no dobrze. Tu to tam. Obywatel nowy. Miasto, państwo. Dobra, to tylko przydział obywateli sobie zrobimy szybciutko. Mhm. Zobaczmy, co tutaj się wyrabia na tych polach dookoła. Tu jest bardzo dobrze przydzielony, tu jest dobrze przydzielony, tu jest ok, tu jest super. Dobra, tu by się jeszcze jeden przydał, no ale to nic nie zrobimy z tym. Czy ja wolę tu, czy tu? Wolę tu chyba, bo tu złoto dostanę. Jeżeli chodzi o Tenochtitlan, to również przydział jest... Pomyśl o trzecim, bo już trzecie miasto teraz będziesz miał, widzę, tak? Tak, no może tutaj to przeniosę i dobra, wracam do mapy. Tak, osadnicy w tym momencie, w następnej turze będą mi zakładać tutaj trzecie miasto, tu i kończę turę. Dobra, bombowo. Super. No to idzie w miarę sprawnie, myślałem, że będzie to dużo wolniej nam szło, ale... Mi się wydaje, że jest bardzo chaotycznie i że wcale nie idzie sprawnie, ale to widzowie tak napiszą, jakim to się wydaje tak naprawdę. O, Persowie mają nieśmiertelnych immortalsów już obok mnie, wiesz? No proszę. Trochę się zacząłem czekać, czy nie będę zaraz jechany przez nich. Więc muszę chyba trochę zwiększyć ilość mojego wojska odnośnie. Dobra, popatrzę, co się u ciebie dzieje. O Jezus, tu masz faktycznie kocioł straszny. Jest tak Rzym, no. Karakorum. Karakorum to nie jest państwo miasto. Stolica Chingischana. Okay. To jest stolica Chingischana. Masz taki, widzisz, zresztą masz gwiazdkę i wtedy to jest, znaczy, że to jest stolica. Aha, faktycznie masz rację, dobra. I jest Rzym. Tak, najprościej można zrozumieć. A Stockholm to jest państwo miasto, nie? Dokładnie tak. Dobrze. No jednej nacji cały czas nie znaleźliśmy, nie wiem, czy widzisz? Tak. Zacząłem się już też łączyć siecią dróg ze swoim miastem. Faktycznie możliwe, że po środku jest jeszcze jakaś wyspa. Tak, to wygląda jakby tam coś miało być, nie? Ja też nie zbadałem dokładnie tak na lewo od Londynu, nie wiem, czy widzisz, tam jeszcze nie wybadałem niczego. Tak, ale tak, no, tak. Tam coś może być. Możesz oddać turę, jeżeli skończyłeś? Nie, jeszcze nie skończyłem. Jestem tak co chwilkę patrzę. Jak ja zrobię, to sobie patrzę właśnie do ciebie, żeby też właśnie widziałem, mogli rzucić okiem, ale przypominam, że oczywiście w opisie jest jak zawsze perspektywa do Gimpera. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak u niego wygląda sytuacja, jak wygląda jego rozwój, to sobie możecie zawsze sprawdzić. Tak, dokładnie. Dobra, tu z robotników zrobimy przedział. Jest w miarę dobry. Wróć do mapy, tu są dobrze. Okej, okay, żołnierze sobie nieco... Latelol tylko. Śmieszna nazwa. A wiesz, że tu można zmieniać nazwę? Można zmieniać? Tak, możesz sobie wejść do miasta i wchodzisz sobie edytuj. A, jest edytuj, faktycznie, mogę sobie pozmieniać. Ale ja lubię te azteckie nazwy. No śmieszne. Są fajne, charakterystyczne. Tenochtitlan, Teotihuacan, Teotihuacan i Tlatelolco. Śmieszne. Tak. Potem dobra, będzie to ja skończyłem w takim razie. Dobrze. Oni mi się cukru cały czas domagają, jakby nie wiedzą, że to potem zmulony jest człowiek, cukier uzależnia, że wszyscy na siłowni. Dokładnie, dobrze im powiedziałeś, powiedz swoim ludziom jeszcze. Dobrze im powiem. Kurwa, ci immortalsi, trochę się ich cykam, że tak chodzą sobie obok moich granic, wiesz? W którym miejscu? Nie, do końca mi się to podoba, obok Yorku chodzą sobie, wiesz? A, jest faktycznie.
Dobra, i rozjechałem jeszcze jakichś barbarzyńców, ale obawiam się, że to był bardzo zły pomysł, bo obok stoją włócznicy, którzy mogą mnie zajechać. Ale przynajmniej złota dostałem, bo niszcząc obozy barbarzyńców dostajemy też złoto, wiesz? To tak. Taka pro tip malutki. No pewnie za wszystkie te początkowe akcje takie, nie? Dostajemy. No niekoniecznie, tam potem jeszcze mamy, też zbieramy chyba punkty na Wielkiego Generała, nie wiem czy to jest w tej części Wielkiego Generała, ale chyba powinien być. Dobra, już widzę, gdzie będzie moje następne miasto. Dobre miasto. Nie aż tak dobre, ale na pewno w miarę jakieś. Plus jakoś tam otaczam Rzym. I to jest moja ostatnia szansa na ekspansję praktycznie. Cokolwiek, nie? No. No bo tu nie masz gdzie już za bardzo budować miasta. Nie, no między, nie. Między Budapeszt a Warszawę się możesz próbować wciskać jeszcze. Ludzie, teraz stanąłem, że moim piechociarzem możesz sobie zobaczyć, tam będę miasto zakładał raczej. Jeszcze nie umiem do końca czytać mapy, wiesz? To jest problem. Aha. Taki delikatny. No ale to na spokojnie. Wiesz co? Pomyślmy może o obróbce żelaza, bo dzięki temu będziemy widzieli, gdzie się żelazo znajduje na mapie, wiesz? To może też pomóc przy zakładaniu miast. Dobrze. Optyka się skończyła właśnie. Jazda konna, łowiectwo, filozofia budowy. Obróbka żelaza, tak? To też pewnie w przyszłości będziemy mieć silniejsze jednostki. Chociaż zastanawiam się, wiesz co? Myślę nad kompasem, żeby pomału pójść, bo ja będę potrzebował bardzo się w wodę. Ale dobra, kompas? Zróbmy tę obróbkę. No bo to potem kwestia tam dostatków chyba jakoś pomaga, czy coś, nie wiem. Kompas to stary, mamy 30 tur do zbadania, to w ogóle wejdziemy w średniowiecze wtedy od razu, ale to ja bym się nie pakował jeszcze tak szybko w kompas, wiesz? Dobrze. A, możesz jedną z tym przepłynąć, więc się nie martw jeszcze akurat tym. Dobrze, super. No to się uczymy, dobra, to jest tak, te jaguary, oni się podleczyli, jedziemy sobie nimi na dół, tu 4 tury, tu 14, tu 4. Dobra, kończę. No teraz już faktycznie dużo szybciej jest, bo nie masz tylu akcji do podejmowania. Mniej się dzieje naraz. Złota era rozpoczęła się. Co to znaczy? Wytłumacz proszę. Złota era zwiększa ci dochód kulturowy i coś jeszcze zwiększa złota era. A plus 20, plus 20% produkcji, plus jedna jednostka złota. Każde pole ekstra jedną jednostkę złota wytwarza. No to zajebiście. To prawda, tak powinno to działać. No to coś super. Powiedz mi, jeżeli robotnikami zbadałem już, rozwinąłem wszystkie pola wokół miast, to co najlepiej by było, żebym zrobił? Czy opłaca się na przykład... Połączyć drogami miasta na przykład. Okej, okay. A czy opłaca się, żebym z miasta... jakby, bo tam mam opcję kupienia pól dookoła, nie? Miasta, tak, czy jest masz. Sens je kupować? Jeżeli czegoś bardzo pilnie potrzebujesz, albo potrzebujesz kogoś zablokować, nie? To wtedy się przydaje. Ale wygląda na to, że nikt cię gdzieś tam nie blokuje, ani nie musisz ty niczego blokować, więc chyba nie ma co się martwić. Rozumiem, super. No to w takim razie robotników pomalutku będę delegował do robienia dróg. I okej, okay, drogi muszą być od miasta do miasta, prawda? Tak, możesz też użyć takiej opcji, że masz po prostu takie droga do i on zaczyna budować od twojego pola do danego pola, buduje automatycznie drogę. Super, fantastycznie. To przyspiesza mocno. Dobra, idę, żeby do Tenochtitlanu budował. A, jeżeli z Tenochtitlanu wyślę do Teotihuacanu Bulubanu, tak, to wtedy to oni powinno się zadziałać podobnie, oni się gdzieś tam powinni zderzyć gdzieś wtedy, no. Dobrze, kumam, fantastycznie. Wy se nic nie robicie i następna tura. Super. Bardzo ładnie, ale mamy 23 minutki, więc teraz możemy zakończyć sobie odcinek. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę dzięki. I słyszymy się jutro o 15. Pa, pa. Pa, pa. Cześć.